Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. Zapraszam was na kolejny odcinek, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Uwielbiam was. Startujmy. Pisaliście w komentarzach pod poprzednim filmem, abym sobie kupił zajebiaszczy mnożnik kasy. Znaczy tej takiej gotówki tutaj. I to się kupuje prawdopodobnie w garażu. Ulepszenia. Mnożnik dochodu! Jaki jestem dziki, kupi. Można to kupić? Wow. 50, jasne. To mi się na pewno przyda. Kontynuuj. A czy mogę to... Aha, zalicz jeszcze 17 prób. Mnożnik dochodu 2. Ej, musimy sobie to odblokować. A dlatego, że... trzeba zdobywać bardzo, bardzo dużo tych punktów, żeby odblokować zajebiste samochody. To jest podstawa, nie? 7 prób. O kurde, ile Chevroletów jest, Jesus. Ale ZL1 mogę kupić i nie umieszkam, bo naprawdę... Naprawdę bardzo lubię ten samochód. I ZL1 nie powinno już tak rzucać. Drift tu jest i tak wymaksowany. W sensie Z06 strasznie rzucało, wiecie, driftował ten samochód cholernie, nie? A może tutaj będzie lepiej, mam nadzieję. No i ZL1 troszeczkę ma zmieniony wygląd, tak? Taki, można powiedzieć, facelifting ma zrobiony. Zobaczcie sobie. Kurde, ale ta gra koksi, nie? Pod względem wyglądu samochodów. To jest sen każdego wariata ulicznych wyścigów. Dobra. I sprawdźmy, czy to lepiej śmiga. Ponoć ma większą siłę i prędkość. No sprawdźmy. Tamta korweta jechała gdzieś z 320 km na godzinę. O man. Trudno się będzie przedostać przez ten ruch uliczny. Wow. 300. O, zobaczcie, no pięknie. 333 km, 335 chyba km na godzinę jechałem. Dobra. Musimy sobie robić te próby. Jest tutaj misja Tenera i ją też muszę sobie zrobić. Obiecałem wam, że w następnym odcinku, zaraz na początku, będziemy sobie ją robić, żeby... Wow, popchnąć trochę tutaj karierę do przodu. O! Pieprzony! Tutaj XKR-ka. XKR-ka często się pojawia na drogach, ale takie wspaniałe samochody jak Lamborghini to są rzadkością. W zasadzie to widziałem ich bardzo niewiele. Tutaj jest jakieś wyzwanie, ale to jest jakieś wyzwanie filmowe, te bodajże takie, które sobie tam gdzieś kiedyś odblokowałem. W ogóle wiecie, jak jest w tej grze, że jak nagrywam 20-minutowy odcinek, to już jak jest ta 19 minuta, to gra strasznie dużo FPS-ów traci. W sensie spada do 25 i nie da się nagrywać. Zwróćcie uwagę teraz, jak wygląda film i jak będzie wyglądał, jak skończę to nagrywanie. Ohoho, uwielbiam ten bug na skok. Właściwie ciekawe, czy dałoby się gdzieś wskoczyć na most tam wyżej z takiej wyskoczni. Chociaż ciężkie by to było do zrobienia, bo wiecie, samochody się tutaj poruszają. Au, nie chciałem tak. Chciałem zobaczyć... Wow! Dobra. Misja Tenera mamy tutaj po drugiej stronie. Myk. I lecimy. It looks like your boy Ordell's moving. Copy, dispatch. Ordell must have new orders. This looks like the big one. Okay. Let me guess, time for Detective John Tanner to do his thing. Be careful, Tanner. It's not just your neck on the line. It's... Dobra. No to tak. Layla's with Ordell. I know it. So what's our play? Call for backup and set up a roadblock on Marin Ridge. You're just gonna drive them both into custody? Yeah. Ale tu jest za jasno, nie? Ja jestem w jakimś śnie, czy co? Za jasno trochę, co? Ten mod graficzny troszeczkę... Troszeczkę tutaj spieprzył sprawę. Czasami się zastanawiam, czy go nie wywalić, wiecie? Bo zaczyna być to denerwujące miejscami. Ale to się zdarza rzadko, mimo to trochę psuje mi tą rozgrywkę. I tam, kurczę, nie mogę się powstrzymać. Okay, keep moving.
O, rzeczywiście teraz dostaję tego wszystkiego więcej. Wcześniej pamiętam, że za każdy taki wybryk dostawałem po 5 tych willpower points. A teraz dostaję po 10, 15. Fajnie, fajnie. Każdy drift, jakieś tam coś, ominięcie, czy coś tego to. No, dobra. Stay close. Wait for my signal and then take him out. Lose him and I slit your throat. Tener musi pozostać w pobliżu Leyli. Zdalna kontrola nad wozem Tenera. Wow! Wprowadź Leylę w zasadzkę. Okej. Słuchajcie, zajebiaszczo. Ja kieruję tym samochodem żółtym. Ale zajebiście. Okej. That's new. Not a leader to the cops. Fajna sprawa. Chciałbym, żeby... Nie wiem właśnie, co bym chciał. Ale chciałbym mieć taką kamerę podążającą, jak jadę rowerem. anyway. Dobra. I co mam zrobić? Gubię ją, czy jak? Aha, nie. Nie wiem, co mam zrobić. Aha, muszę dojechać do celu na czas. Dobrze. Dogoni mnie ten, ta moja kamera? The follow cam. Wow! Looks like he's leading us somewhere. I'm sure he's just panicking. Ej, ej, ej. To jest to fajne miejsce, gdzie się zajebiaszczo driftuje. Ale ciężko jest driftować, jadąc na takiej kamerze. No ale po prostu... Wow! Wow! Skumajcie ten driftciol, nie? Nieźle, nieźle. Zobaczcie w ogóle tutaj na zegary w tym samochodzie. Nawet pokazane jest ile paliwa ma, no nie. To nie jest tekstura, ta strzałka jest trójwymiarowa. Nieźle. Careful, Ordell. And stay with him. You're better than this. Hey, that's John Tanner. He's the best driver on the force. And how would you know that? You haven't heard of John Tanner? He's a legend! Wow, nic nie widać. Nie, no ta gra miażdży. Ja, dziękuję. Dobra, teraz będziemy dopiero driftować. Szkoda, że ten Challenger nie radzi sobie zbyt dobrze na piachu. Chociaż nie, zobaczcie. A nie, tu nie ma piachu. Tu jest kostka brukowa. Jest. It's me. I'm with Ordell. Oh. He's not feeling himself. I'll let him know. Let me know what? Your partner up there is about to get a nasty surprise. What? Oh! Skąd ona wiedziała? Here. Who's in your body? Well, no one. Oh, God. You mean... Jericho. Sit back and enjoy the show. Not many people get to watch themselves die. Oh, nieźle. There's more than one cop in that car, Layla. Sorry, Jones, but I gotta borrow you for a while. Uh-oh. Hello, Tanner. Glad you can join me. Feels pretty strange, doesn't it? Having someone else at the wheel? I know about the bomb. You're a scumbag, but I never had you down as a terrorist. You just don't get me. You got your eyes on the city, when it should be on your own hide. See you in hell, Tanner. What the hell's going on? Just hang on tight. Uh-oh. Whoa. What the hell just happened? Sorry, partner. Had to borrow you for a while. What? Oh, man, I feel violated. Trust me. You should be grateful. Okay, focus, damn it. Ordell's blown, maybe even dead. Jericho's on to me, and I'm still no closer to finding him. Kurde. Fajne to było. Nagle ta Leyla tak jakby wiedziała, że nie jestem jej jakimś tam kolesiem, no nie? Ciekawe skąd wiedziała. No po prostu to jest taki sen i tyle. Zacznijmy sobie wyzwania. Zobaczymy za... Zobaczymy... 50 tysięcy. No to już jest poważna kasa, nie? Co muszę... Odblokowanie Van Carson 3.8. Zobaczmy sobie. 3.8, potężny silnik, co nie? Co to w ogóle za samochód? To jakiś tir? Tak, to jest ciężarówka. Aha, furgonetka. Dobra, tu będziemy musieli bronić. Przez aż 2 minuty, 3 minuty właściwie. Powiem wam, że ta misja jest fajna, tylko czas, gdybym
czas zbronienia tego całego naszego vana zbrojonego, że tak powiem, powinien być znacząco krótszy. No jednak 3 minuty to jest zdecydowanie za długo. Rozwalanie tych aut jest zajebiste, ale 3 minuty... Dobra. Hops, hops. Ale jakoś damy radę. 50 tysięcy, powiedzmy, gotówki, tak? Więc za to już można sobie coś tam kupić. Boom! No ale to dzięki mojemu mnożnikowi, zdaje się, chyba zdobędę tyle kasy. Albo on jeszcze nie został aktywowany. Zresztą za chwilkę się przekonamy. Gran Torino. Leci. I... BOOM! Chciałbym mieć takie Gran Torino w rzeczywistości. To w ogóle stare samochody są bardzo stylowe, nie uważacie? O, nie wiem, czy tym go rozwalę. Co to było? Jaki koleś był za pasażera przebrany? A tu co za samochód? Go! Yo, yo, yo! Dobry, dobry. O! Dobra, już nie ma co go gonić. Wrogowie są blisko ciężarówki. Gdzie? No to przecież gonię go, spokojnie. I zdjęcie! Dobrze, dobrze. Zostało jeszcze tylko kilku do pokonania. W ogóle odkryłem fajny myk. Nie trzeba nawet... jakby czekać, aż się zderzymy z tym gościem, z którym mamy się zderzyć. Można od razu wyjść z samochodu i BAM! Zobaczcie. Można go znokautować bez takiego głupiego przerywnika, powiedzmy. Czy wkurzającego. Może nie głupiego, bo to jest fajne, nie? Oglądać sobie, jak się te samochody niszczą. Ale po 78 tysiącach takich rozwaleń to już zaczyna troszeczkę nużyć. A tak możemy to oglądać jakby z widoku boskiego. Dobrze. Chodźmy sobie tutaj i zobaczymy sobie takie właśnie zderzenie. Uwaga. Buuu. Wow. Okej. Okay. Tu mamy coś wielkiego. Coś wielkiego jedzie. Dlatego trzeba wziąć tira. Mam nadzieję, że go zmiażdżę za jednym razem. Uwaga. Wspaniale. Dobra, i został już tylko jeden przeciwnik do rozwalenia i dostanę moje 50 tysięcy willpower points. Uwaga! Oszty, ale dał. Tu mamy coś ładnego. Tu mamy coś jeszcze ładniejszego. No i zaliczone. Było trudno? Nie. Pięknie, kredytów dużo. Czy będzie mnożnik? Nie, to jest już chyba wliczone w ten mnożnik, te 50 tysięcy. To już jest takie jakby policzone, że policzone. Dobrze, dobra. To może tak, pojedziemy sobie... Nie, ja chcę robić to... Albo nie, mówiliście... Ej, ale czemu są same misje policji? A, jest wyścig, dobra. Pojedziemy sobie ten wyścig, mek. Mówiliście, że jest coś fajnego, że coś będzie sobie... Rzeczywiście! Pogoni Zonda Cinque! Wow! Jak to zapieprza? Lecimy! Oj, to będzie sieka! Now, I think you're a dumbass, and I gotta win this race to save your lives. Again. Okay. Ile to pędzi? No 300 km na godzinę to nie jest dużo. To jest... The car's alright. You can take a new car, John. Who cares? Chwileczkę, jak się tu zmieniało kamerę? Abym tylko trafił... O! Trafiłem! Jest. Ale to jest przyczep... MAKLOR! Znaczy Mercedes SLR! Ej, ale to zajebiście wygląda. Tylko, że ja nie jestem pierwszy, tak nie może być. Kurde. Ale i tak ten samochód jest mega przyczepny w stosunku do... Któryś tam był taki strasznie driftujący z tych super samochodów, którym już jechałem. Nie pamiętam, który to był dokładnie. Ale Zonda... Zonda prowadzi się fajnie. Tylko, że jest coś wolna. Przyspieszmy nieco. 330
4 km na godzinę. Czy to jest dużo? Jak na supercar? Wow! Oh, oh, jadę pod prąd, zajebiście! Wow! Oh. Nie! Jedź! Kurde, głupio skacze kamera jeszcze. Ja pierdziele! O nie. Jeszcze nie jestem ostatni, o pierdziele. Okej, spieprzaj z tego pasa! Ile tych punktów zostało? 14 na 28. Dobrze. I okej. Okay. Jestem pierwszy. Super. Ale jestem skupiony. Która to będzie? 17 bramka. To jeszcze długo ten wyścig ma trwać, więc wszystko może się zdarzyć. Postaram się jechać. O, bardziej ostrożnie. A! Kurde, dobra, pieprzę ostrożne jeżdżenie. Jadę na pałę. No, widzę, że jak się jedzie ostrożnie, to nic z tego nie wychodzi. Wow. Dobrze. Wow. Jak on? Jakim cudem powiedział John Tanner? Skąd on wiedział, że jestem John Tanner? Przecież on mnie nie zna, nie? Coś tutaj nie gra. Coś to jest wszystko podejrzane. Ale gnamy do przodu! Świetnie się jeździ tą zondą. Widzieliście, że jechałem pod prąd, a mimo to udało mi się jakoś... A i tak udało mi się wydostać z tej całej opresji, nie? Ale nawet ten dzieciak mówi już do mnie Tanner. Nie mówi do mnie June, jak jego kolega się nazywa, tylko mówi do mnie Tanner. To jest dziwne. O, o, już meta. Gnamy ładnie. Ale ta zonda droga jest, widzieliście zresztą, chyba gdzieś z blisko koło miliona kosztuje, tak? Victory! Good. Now plane tickets, go to college. By the way, give me my brother back. Find your own body. Fight your own battles. What did you just say? Wow. Nieźle. No dobra. To była niezła schiza. Wpływy. 33 tysiące. Odblokowano. Wyścig. Dobrze. Pojedziemy sobie jeszcze jakieś O, tu jest wyścig. Lamborghini Countach LP400S do odblokowania. Lecimy, oczywiście. To ja będę tym kantaczem chyba jechał, tak? Czy nie? Kuntaczem, srantaczem. Kasztankiem. Nie, jadę korwetą, dobra, no to lecimy. Oj, to jest to, o czym wam mówiłem na początku tego odcinka. FPS-y mi teraz spadły z 60 do 35. Okej. Okay. Jest tam ruch jakiś. Au! Au! O! Dobra, ale ta ZR1 dużo lepiej się trzyma drogi niż Z06. Chodzi mi oczywiście o korwety. Ale... What? Policyjna zasadzka? Dobra, no to jedziemy. Jaki zgapiony motyw zbliżania z Most Wanted 2005, nie? Okej. Ej, czemu ta Porsche'owa jest taka szybka? Zobaczcie, nie mogę jej dogonić. Dobra, już mogę. Ile jeszcze mi punktów zostało? Trochę zostało. Jok! Ty... Ależ on pędzi! Co on ma w sobie, ten Porsche'ak? Znaczy no, rów. Wszystko jedno. Ale świetnie się ta korweta trzyma drogi. Naprawdę, tamta druga już by driftowała tu tak, że hej. Dobra. Znowu? No bez jaj.
A ciekawe, czy to jest też ZL1, czy to jest Z06. Nie wiem, w każdym razie nie potrafią mnie dogonić. Czego nie można powiedzieć o tych przeciwnikach, no jak widzieliście, nieźle ten gościu jeden koksił. Zobaczmy wnętrze tej ZL1. Oje, wygląda rasowo, co? Okej, gubię powoli policję. No ale też, ja nie wiem, czemu te samochody tyle samo wszystkie jeżdżą, w sensie mają taką samą prędkość maksymalną. Począwszy od Diablo Super Veloce, skończywszy na Pagani Zonda Cinque. No, te samochody powinny się tu jakoś ulepszać. Ja nie wiem, czy to jest jakiś nałożony limit na wszystkie auta, czy jak. Trochę mnie to też drażni, no ale dobra. Okej, zobaczcie, ile już mam tych takich kredytów. Także następny odcinek zaczniemy sobie chyba kupnem nowego samochodu. Albo robieniem, albo w ogóle zdobywaniem jeszcze więcej kasy. No bo przecież te najdroższe są już naprawdę drogie. Okej. I Mac. Dojechałeś jako pierwszy. To było chyba już oczywiste na początku tego wyścigu, tego eventu. 265 tysięcy willpower points. I moi drodzy, blokowałem kantacza i chyba znalazłem tą drogę, o której wam mówiłem. Chciałbym, żeby tak... Ej, to tu chyba! To chyba to! Kurczę, szukałem jej wszędzie na mapie, a to było właśnie tutaj. Przepraszam, właśnie tutaj. Zobaczcie, tu się zajebiaszczo driftuje. Tutaj można tak fajnie pokonywać. Nie no, nie wiem jak ja to znalazłem. No przypadkowo teraz. To jest właśnie tu, tu jest pusto, można lecieć gdzie się chce, nie? To jest taki playground dla właśnie drifterów. I tutaj sobie podriftujemy jeszcze trochę w następnym odcinku. A tymczasem, moi drodzy, chwileczkę, może się zatrzymam. A, pieprze, niech jedzie gdzie chce. A tymczasem, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam was na kolejny odcinek z Driver San Francisco. What the hell? Driver San Francisco. Trzymajcie się i do zobaczenia.